Polska, okropne doniesienia z kraju. Niestety część rodaków znalazła się w ogromnym zagrożeniu. Mieszkańcy jednego z regionów powinni bardzo uważać. Ryzyko jest ogromne. Na szczęście dotychczas nikt nie ucierpiał. Jak sytuacja potoczy się dalej? Polska, przykre wiadomości z kraju. W jednym z regionów doszło do smutnego zdarzenia. Niestety wielu okolicznych mieszkańców jest w niebezpieczeństwie. W Głownie z zalewu Bykowiec w nocy z czwartku na piątek spłynęła woda. Sytuacja jest poważna. Polska, smutne doniesienia z kraju. Doszło do poważnego uszkodzenia w Głownie z zalewu Bykowiec na rzece Mrożycy, która przepływa pod drogą krajową nr 14 z Łodzi do Łowicza. W czwartku na piątek w nocy spłynęła woda. Jak się okazało, przyczyną było pęknięcie przęsła jazu. Zalew Bykowiec w Głowie położony jest w pobliżu ruchliwej drogi krajowej nr 14. Rzeka Mrożyca, która przepływa przez zalew, spływa poprzez przepust w jazie piętrzącym wodę pod trasą Łódź-Łowicz. Z czwartku na piątek w nocy okoliczni mieszkańcy zorientowali się, że woda z zalewu zaczęła spływać szybciej niż zwykle. Zaniepokoiło ich to. Jak się okazało, w zalewie nie ma wody, z kolei konstrukcja tamy uległa poważnemu uszkodzeniu. Pęknięte przęsło jazu przy firmie Solan na rzece Mrożycy przyczyną spłynięcia całej wody ze zbiornika. Ani zbiornik, ani jas nie są w zarządzie miejskim, napisał burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek na swoim profilu na Facebooku. Na szczęście mieszkańcy domów położonych niżej uniknęli powodzi, ponieważ woda spływała na tyle wolno, że Mrożyca nie wyrządziła poważniejszych szkód na terenie miasta. Władze Głowna umieściły także na swoim profilu na Facebooku specjalne oświadczenie. O awarii jazu i spłynięciu wody ze zbiornika na rzece Mrożycy zostały poinformowane wszystkie służby i instytucje. Miasto będzie oczekiwać wyjaśnień, jak mogło dojść do takiej sytuacji. Informujemy, że zarówno jaz, jak i teren zdarzenia nie jest własnością miasta, zarządza nimi firma Solan. Najważniejsze jednak, że nikt nie ucierpiał. Napisano w komunikacie w mediach społecznościowych. Dwa. Rząd wprowadza nowy zakaz. Wejdzie w życie już we wtorek 3. Na szczęście pęknięte przęsło i spowodowany nim spływ wody nie wyrządził dużych szkód w mieście. Mieszkańcom udało się uniknąć powodzi, co jest bardzo dobrą wiadomością. Teraz jednak należy zabrać się za prace naprawcze, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli czuć się zupełnie bezpiecznie. Źródło: TVP Info.